Proszę pana, nie będę się wypowiadał, naprawdę, proszę mi wybaczyć. Czy mam rozumieć, że po prostu pan sobie złożył ten wniosek bez uzasadnienia? Nie. Miałem uzasadnienie, było uzasadnienie, było, proszę pana, miałem, wszystko miałem. Było no to... przygotowane, tak? Część uzasadnienia zostało przekazane, ale proszę mi wybaczyć, naprawdę. Nie, no dobrze, no ale wie pan, no to dlaczego pan przed myśliwi ukrywa jakieś niedociągnięcia no, prezesa? Proszę pana, nie ukrywam, nie chcę się wypowiadać medialnie, proszę pana, naprawdę. Proszę mi. No ale, ale w tej chwili pan ukrywa, no bo ja nie reprezentuję swojego prywatnego interesu, tylko reprezentuję czytelnicy. Ja rozumiem. Chcą wiedzieć, co pan prezes, jakie ma cechy, dla których powiedzmy, no został źle obsadzony, mówiąc krótko. Proszę pana, ja nie będę się wypowiadał. Dziękuję panu uprzejmie, naprawdę. Czyli, wie pan, no to w tej chwili rodzi pan uzasadnione podejrzenie, że nie było żadnych uzasadnień dla postawienia takiego wniosku, a kierował pana, panem jakiś partykularny interes. No bo tylko nie, proszę pana, nie, naprawdę nie będę się wypowiadał, na pewno, naprawdę, dziękuję panu uprzejmie, naprawdę nie będę się wypowiadał na ten temat. Proszę pana, to po co tam pan poszedł do tej naczelnej rady? Swój tylko prywatny interes. Proszę pana, naprawdę. Reprezentować? Nie, proszę naprawdę, pana. Ja pana bardzo przepraszam. Proszę nie drążyć, nie będę ale się... Ale dlaczego mam nie drążyć, skoro myśliwi chcą wiedzieć? Ja rozumiem pana interesy, proszę pana, naprawdę nie będę się to wypowiadał. To nie mój interes, to jest interes myśliwych, żeby wiedzieć, dlaczego pan prezes nie powinien być na tym stanowisku. Pan takie argumenty ma i nie są w tej chwili to już tylko lipana argumenty, tylko wszystkich myśliwych. Jeśli pan nie chce ujawnić, z jakich powodów nie powinien pełnić tej funkcji, to znaczy, że kieruje pana prywatny interes i nic poza tym. No. Nie, proszę pana. Nie, naprawdę, dziękuję panu uprzejmie, nie będę się wypowiadał. Mam prawo się nie wypowiadać i nie będę się wypowiadał. Proszę pana, no nie bardzo z tym prawem niewypowiadania, bo myśmy pana wybierali nie po to, żeby pan milczał i robił jakieś prywatne ruchy. To nie jest tylko pana... Nie, to nie prywatnych jest, ruchów, proszę pana, pana nie robię. Zadzwoniłem w bardzo dobrych intencjach, a pan, proszę pana, kieruje sprawę w zupełnie inne tory, niż się spodziewałem. Proszę pana, naprawdę nie będę się wypowiadał. Dziękuję panu uprzejmie jeszcze po raz, który powtarzam. Proszę pana, pan mi nie ma za co dziękować, bo ja wykonuję swoje obowiązki. Ja po prostu w imieniu czytelników chcę ustalić pewne fakty. Ja przecież co, tajne to jest? Obrady były tajne? Nie były tajne. No więc co pana proszę kierowało pana, składając taki rozumiem, wniosek? Rozumiem, proszę pana, ja nie będę się wypowiadał i proszę mi wybaczyć i grzecznie pana o to proszę, żeby pan nie drążył więcej tego, dlatego że nie będę się wypowiadał. Proszę pana, trudno. W takim razie tą naszą rozmowę po prostu puszczę publicznie jako pańskie stanowisko w Naczelnej Radzie Łowieckiej. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.